Spocony wieczorny mecz, dobrze się zapowiada. Okej. Build to ty dobrze znasz? Chyba znam. Jeśli to jest Cox Compt Clapper z Olsingiem, Corrupt, Pop, Nowhere, Painres, to znam. Nie wiem, to jest dobry build, szczególnie na tej mapie, nie? Nie no, Rejfu dobry killer. Rejfu dobry killer. Na Corrupcie są dwie szkoły. Jedna, pilnujecie genów. Druga, idziecie tam, gdzie geny są zablokowane, bo tam się respią surwy. Czy która z nich jest lepsza? Nie. Bierzecie to, co wam pasuje. Nie, na piętro nie idź. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Tylko marnowanie czasu. Marnowanie czasu Corrupta. No, tu masz kogoś. O, o, no idealnie, bardzo, no, dobra, może nie bardzo, ale ładnie. Tu wychodzisz, nie miotasz się jak szatan, po prostu siedzisz tu. Ona i tak stąd nie wyjdzie, jak jesteś w takiej pozycji jak teraz. Ja, nie wiem co ten Leon. Ale domyślałem się, że spali paletę. Ja bym już chyba za tą Mikaelą poszedł, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że Leon ma litę, więc tam żadnego Deadharda już raczej nie będzie. No tam ma paletę. Co to można było zrobić? Można było iść w umiejkę. Wyjść z umiejki, na speedzie spróbować hitnąć, albo dostać paletą. Można też było robić tak jak ty, tylko z ukrywaniem redstaina. Ma litę lub sprinta. No w sumie ta, ale obstawiłbym litę. O, jednak ładnie. Myślałem, że tutaj on zdąży, nie zdążył. Także spoczko. Leon to ziemniak. Można to powoli założyć po tym, co odwalił. Tu na górę, no, będziesz miał painresa. Tak z połowy Corrupta i się wyłączył. No, nie jest źle. Dobrze byłoby... O, no prawie. Ona ma sprinta, zrzucić tę paletę. Poszła na górę, a to ciekawe. Zdąży? Nie zdąży. Dobra. I w niewidkę. Idziesz kopnąć tego gena. No okej, rozumiem. No w sumie masz popa. Scratch marki. Masz te Mikaele. Pytanie, którędy ona pójdzie. Tak, bardzo ładnie. No i tu znowu. O nie. O nie. Dobra, czy ona miała medkita? Ta, tu ma medkita. A tu już nie ma, czyli strzykawa poleciała. Zorientowałem się, że kurde sobie użyła i takie okej. Znaczy, no, dobrze ogarnęła, że pościg trwał tyle. Żeby strzykawka zdążyła wychylać, nie? Kurde, za dużo palet. Nie wiem, czy bym nie odpuścił. Czy bym nie odpuścił i nie poszedł na geny. I ty chyba też tak robisz, bardzo dobrze. Fajne było to, że się rozejrzałeś tam. O. O nie. Dobra, nie wiem czy widzisz, ale masz też free hita kolejnego. A, widziałeś, ale... Ale już ta osoba uciekła. Okej. No tu aury dużo ci dają. No to by... To oj.
To nie było potrzebne. To dalej, dalej, dalej. Oj, zgubiłeś. To zdecydowanie nie było potrzebne. Mogłeś tu mieć powalenie jakieś na easy. Słyszałem gena nad sobą. Ta, i też słyszałem, ale nie było widać. Widocznie Allsync nie ma takiego zasięgu, nie? O. Chociaż? Musisz sobie wypracować tę umiejkę Rafe'a. Ale to było ładne. No aczkolwiek to wiesz, to było po prostu takie... no ogarnienie killerowe, nie? Że po prostu mindgame'y na palecie 50-50. A co do umiejki, no to musisz sobie troszeczkę... poćwiczyć timing wychodzenia z umiejki. Bo jak pograsz sobie tym killerem dłużej, to ten timing wejdzie ci w krew i będziesz wiedział dokładnie kiedy za... Co? Kiedy zaatakować, żeby wyszło. Kompletnie nie wiem czemu tu tyle tych osób. No ale to tylko ci pomaga, nie? Bo nawet jeśli się leczyli, no to się wyleczyli i spoko. No ale trzy osoby nic nie robią, nie? Co do tego miejsca... Chociaż nie. Przyszło mi coś do głowy, ale nie, bo jak robisz hita, to przez pewien czas nie masz kolizji. Nie wiem, co ona tam robiła, ale ją widziałem. No ja bym pewnie nie zauważył. Co ona tam robiła? No nie wiem, może kupę. I kolejny raz. Umiejętność Rafe'a. Wychodzisz z umiejki... Znaczy, wchodzisz do umiejki, wychodzisz z umiejki i na speedzie próbujesz trafić. Albo będzie hit, albo będzie paleta. Zazwyczaj. Więc tutaj niepotrzebnie trochę czasu straciłeś. Nice. I na Scourge'a. Bardzo dobrze. Tylko jest pewien problem. Dwa geny kontra dwa haki. To jest problem. Więc albo musisz podkręcić tempo, ewentualnie pogonić tak, żeby każdy był na Scourge'u, jeśli uważasz, że to jest w miarę worth it. No albo rzeczywiście za Leonem, nie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ojojoj, Leon ziemniak. Umiejka. Umiejka. Wchodzisz do umiejki, wychodzisz z umiejki, masz speeda po ataku, to raz. Dwa, w niewidce jesteś szybszy. Nie korzystając z umiejętności, no trochę marnujesz czas, nie? No, może być tu. Tym bardziej, że na nim już Scourge'a zużyłeś. Ale ten Leon pomylił się w obliczeniach przed chwilą. Ta, to prawda, to prawda. Bo on próbował ci te palety zrzucić, ale no, bad timing, nie? Odwrócił się, jakby chciał paletę. Dokładnie. No dobra, trzy haki. Kurde, na kim był jeden? Na Jinse czy na Mikaeli? Don't know. No dobra, no to teraz tym Allsyncem próbujesz coś tu znaleźć. Powiem ci tak, że jak nie wiesz, no to no wiadomo, geny. Ewentualnie pod hack, nie? Oj, tutaj bardzo źle. Tutaj trzeba było sobą trochę wyblokować tutaj przejście do palety. Bo wiesz, pamiętaj, że no Rafe jak się uncloakuje jest wolniejszy, ale wciąż ma zdolność do poruszania się, wciąż ma blokowanie i wciąż może te przejścia zostawiać, nie? Czy ty tam słyszysz gena? A, bo znowu syftotem robili, okej. Okay. Nice, bardzo ładnie. Nie potrzeba tej palety niszczyć w tym momencie. No i wyjście z... O, poleciała do kolejnej. Co? Co ona odwaliła? Masz ją. Dobrze. Syftotem zrobili atakie pewnie na górze. Ja nawet nie zauważyłem, szczerze mówiąc.
Który ono ma? Pierwszy. Skreczmarki po prawej. Wolisz tego gena znowu spatrolować. Tu hit na easy. A, wolisz kopnąć. Rozumiem. Dobra, do niewidki. Do niewidki. Do niewidki. A, no, można i tak. Bo ty tam nie wszedłeś w końcu w niewidkę. Ta, anulowałeś na ostatnią chwilę. Bo stwierdziłeś, że tak zaatakujesz. No dobra, to też było dobre. To też było dobre. Nie zauważyłem ich wtedy. Okej. Dobra, ona ma drugi. Jedyny skorcz nie był na Kate. Aurę widziałem, że biegnie i takie będzie jumpscare albo hit. Okej. No w sumie też dobrze ci to poszło. No tu może tego gena kop. Okej, szanuję. I możesz iść za nią. Tu idzie Kate. Ona... Te... Nie rozumiem. Nie, bo tego gena kopałeś. Piwnia w takim razie. Tam jest Kate prawdopodobnie. Tu mogłeś próbować troszkę zblokować. Żeby Yunjinka nie wyszła. Jak dla mnie lepiej by było bokiem pobiec od razu i w niewidkę i siema. Co ona odwala? Nie do rady, paleta. No jest to bicie wielu, to jest spoko. No tu masz 50-50, nie? A to jest dobre. A, no i w sumie też możesz... Oj, jakbyś wcześniej hitnął. Jakbyś się teraz zamachnął, a nie teraz. Z tego może być coś ciekawego. Nice, bardzo dobrze. Znaczy generalnie tutaj... W momencie, kiedy... Mikaela zrzuciła paletę... według mnie miałeś już gwarantowane powalenie Yunjinki. Można było wtedy zostawić Mikaelę, zniszczyć paletę na dole. I wtedy znowu 50-50, tylko już bez palety na dole, nie? I wtedy masz ją. Kate dalej nie wisiała. Bardzo ładnie. Masz 3 gen do końca, więc masz dwie opcje, albo eliminować dalej, albo się z nimi pobawić. Widzę, że tu chyba cały czas patrzysz, czy ten syftotem nie jest robiony. Nie wiem, czy potrzebnie. Generalnie tam wcześniej miałeś pościg, odpuściłeś i w sumie nie bardzo wiem czemu. I straciłeś gena. Tam miałeś przejście na... Oj, dwa geny. Ała. Tam miałeś przejście na tamtą stronę. Trochę straciłeś czasu na tym pójściu na górę. Scratch marki. O. No i... No. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze hita może sprzedać i wieszać. Ta, Kate jeszcze nie wisiała. Ja bym od razu poszedł Mikaelę. Chociaż nie, ona miała jeden hak, to też nie eliminujesz. Ewentualnie Kate na Scourge'a. Szukałem Leona, bo myślałem, kurde, nie widziałem go i takie pewnie kręci gena. Leon Void poszedł i ja takie, ok, mogę pobawić się z nimi. A, w tym sensie, okej. AK pognoić, okej. No, jak paleta na dole jest zrzucona, to masz tu troszeczkę pole do popisu. Znaczy zrzucona, zniszczona. Aczkolwiek tu jest ich więcej. Znowu możesz albo niszczyć paletę, albo w umiejkę wyjść z umiejki na speedzie. No, można też tak.
Na Scourge'a, no. Zdecydowanie. Stack nie zszedł. Czyli oni nie kręcą żadnego gena. Jesteś w takim razie w dosyć komfortowej sytuacji. 5 haków do końca. Tylko Leon ma def hooka. Dobrze byłoby go znaleźć i wyeliminować, żeby już mieć z górki. Co ty się na to piętro uparłeś? Ty kurde, miał rację. Szanuję za to, że prawdopodobnie chciałeś zrobić próbę graba, ale nope. No w ten sposób, a to też jest dobry pomysł. Pod warunkiem, że jej nie zgubisz. A chyba zgubiłeś, poczekaj. Bo ona jest tam. A ty poszedłeś w prawo. Chciałem graba, ale jednak nie siadło. Widziałem. Znaczy, szanuję za użycie. Oj. Szanuję za użycie, no ale... Znaczy, użycie. Za próbę graba, ale no nie siadło, nie? Co ten Leon? No, do Voida. I masz go. I masz jednego surwa mniej. Oj. Powiem ci, że ja bym chyba od razu szedł w swinki siema. Widzę, że... A czemu tak? Nie lepiej było już pójść za nim i go powiesić i mieć jednego surwa mniej? Ja bym jednak wolał... no fakt, że tu ma dosyć mocną paletę. Ale ja bym jednak wolał już go wyeliminować. Miał dobrą lupę, na której by się chwilę gonił. Niby ta... No teraz musisz tu mocno rotować po genach, nie? Bo jest ciężko. O. O nie. Poczekaj. Ta, bo tu nie ma przejścia. To przejście się otworzy, jak geny skręcą. Zapomniałem, że tam nie ma przejścia. Poczekaj. 5 haków do końca. Obojętnie kogo gonisz, tak naprawdę. Najlepiej tego, kto ma mniejsze umiejętności. O! Dobrze, wszyscy ranni, zajebiście. I teraz tak, możesz zniszczyć paletę i gena? Spoko. A nie lepiej zniszczyć najpierw gena, potem paletę? W tym czasie, kiedy niszczysz paletę, gen już się regresuje. Poszedłem za Mikelą, a ta gena kręciła i zmisowała skill checka. Tego nie zauważyłem, ale może rzeczywiście... No, już ich tu nie ma. O, tam są. O! To jest mega dobre miejsce, bo to jest dead zone, nie? Niestety zdążyli się wyhealować, ale... stan pierwotny się zrobił. I widzę, że dalej będziesz tych genów pilnował. Albo nie, albo za Leonem. No, Leon dobry target, no bo... Bo jest ziemniakiem i ma ostatni. Tego się nie spodziewałem po Leonie. Okej. O, w regresie. Świetnie. No dobra, powiem ci, że... W momencie, kiedy zacząłem to zdanie, chciałem powiedzieć, że masz 3 kile gwarantowane, ale teraz już widzę, że 4. Go chciałem baitować, on co popsuł zabawę. O Jezu, serio? Mikaela Ziemniak, bez kitu Mikaela Ziemniak. No to masz ją. To... Tak, bo byłeś... O, szanuję za próbę. No i nice, elegancko. Czyli... Powiem ci, że... Tu wyszło ci idealnie to, co nie wychodziło ci przez...
wcześniejsze fragmenty meczu, czyli umiejka na lupie, zasłonięcie redstaina, wyjście z umiejki, na speedzie atak. Bardzo ładnie. Fakt, że to jest tak naprawdę 50-50, no mówię, albo hit, albo stun, ale wyszło ci idealnie. Podsumowując, trochę musisz się nauczyć timingów Rafe'a, żeby no lepiej ogarniać po prostu. Wiedzieć kiedy wyjść z umiejki, jak wyjść z umiejki, kiedy zacząć hitować, żeby to jeszcze miało speeda z umiejki. Ale generalnie spoko. Do buildu też nie ma się jak przyczepić. Fajnie ogarniałeś ten trójgen na końcu. Znaczy trójgen, stan jednego gena, bo tak naprawdę te geny były dosyć rozrzucone po mapie, ale no jedyne, do czego bym się przyczepił, to te timingi rafe'owe. No ta strzykawa była.